Panie doktorze, dowiedziałem się, że jest pan mieszkańcem niepobliskiego Dubowa. Tak jest. Wychowałem się w Dubowie. Mój tato był przed wojną pod oficerem zawodowym artylerii konnej, 9 dywizjon artylerii konnej w Baranowiczach. Ale był, jak to mówią, dziada, pradziada z Dubowa. Dubowa. Znajdujemy się w pobliżu Dubowa, bo Wola Dubowska praktycznie sąsiadująca miejscowość. No i tutaj przy kaplicy w tej miejscowości dzisiaj miało miejsce otwarcie, odsłonięcie tablicy pamięci, no właśnie, kaprala czy sierżanta królewskich sił powietrznych, królewskich, czyli RAF-u, ponieważ był obywatelem Kanady, ale urodził się w Woli Dubowskiej i to w pamiętnym 1920 roku. Mimo tego, że już szkołę podstawową ukończył w Kanadzie i później szkołę zawodową skończył w Kanadzie, to miał duszę polską, wychowany był w duchu patriotycznym i odpowiedział na apel rządu polskiego, by młodzi Polacy, którzy czują się Polakami, żeby zasilili siły zbrojne polskie, które walczą z Niemcami. I on odpowiedział na ten apel i przeszedł przeszkolenie wstępne w Kanadzie, a następnie, kiedy w październiku 1943 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii, przeszedł przeszkolenie bojowe. Przeszkolenie wstępne, początkowe, tak zwane w tych ośrodkach brytyjskich, a następnie przeszkolenie bojowe. I właśnie dzięki skończył szkołę podoficerską obserwatorów, właściwie i później otrzymał awans już na kaprala został skierowany na przeszkolenie bojowe. I właśnie podczas lotu treningowego właśnie jego załoga rozbiła się i zginął właśnie 22 maja 1943 roku i pochowany został w Wielkiej Brytanii. I to postać piękna, pokazująca jak ważny jest patriotyzm, pokazująca, że tamte pokolenie było wychowane w duchu patriotycznym, że potrafiło w najtrudniejszych momentach nie wahać się i podjąć, włączyć się do walki o wolną Polskę. Przecież włączył się o wolną Polskę, mimo że z dalekiej Kanady musiał wrócić, ponownie wrócić. Bardzo ciekawa opowieść, panie doktorze, pana dotycząca wspomnień z Bialskiego lotniska, bo to jest chyba też przykład chłopaka tutaj z Woli Dubowskiej, który zafascynował się właśnie lotniskami, samolotami, podlaskiej wytwórni samolotów. Tak, zgadza się. To bardzo ważne, bo to nie tylko odnosi się tutaj akurat do Feliksa Kunki, ale do wielu młodych chłopców, którzy patrzyli na niebo i marzyli, żeby zostać pilotami. I to coś było pięknego. Jak ważne jest, jak szczęśliwe jest miasto, te, które ma na przykład wytwórnię samolotów albo ma lotnisko, gdzie szkolą się piloci. Bo wtedy to jest taki pewien wzorzec patriotyczny, że mężczyźni, młodzi chłopcy dążą do tego, żeby właśnie w przestrzeniach się poruszać, żeby marzyć o tym, żeby wysoko latać. Więc to było ważne. Natomiast, doktorze, wspomnijmy, że o historię Feliksa Kunki odkrył Sławomir Hordejuk, łącznie z panem, panie doktorze. Natomiast, no właśnie, to historia. Rodzina pozostała. Dzisiaj miało miejsce spotkanie z rodziną pana Feliksa Kunki. Tak. I to bardzo miło było to spotkanie właśnie z rodziną. I to pokazuje, że są sygnały, że na pewno rozpoznanie jest jeszcze niedoskonałe, że wielu jeszcze, o wielu innych kartach historii lotnictwa polskiego nie wiemy. Ale właśnie takie drobne, czasami szczegółowe prace terenowe pozwalają właśnie wzbogacić historię lotnictwa polskiego. Bo dzisiaj otwarcie z udziałem pana wójta, pana sołtysa, byli radni wójta gminy Łomazy, pana Jerzego Czyszewskiego, był również ksiądz proboszcz dla miejscowości. W tym momencie to miejsce i to dzisiejsze wydarzenie będzie też szczególne w pamięci? Myślę, że tak, że jednak zostanie w pamięci, bo warto co jakiś czas przypominać systematycznie, wzbogacać i przypominać dzieje lotnictwa polskiego właśnie w takiej skali i mikro, i makro,
bo rzeczywiście to przypominanie tych historii to buduje taką tradycję. Naprawdę wzbogaca tą tradycję. Tym bardziej, że w międzyczasie pojawiły się nazwiska innych osób z Woli Tuborskiej czy z Dubowa, które również podczas wojny zapisały tak, się. Tak, no właśnie o to chodzi, że trzeba przypominać te piękne karty, bo to rzeczywiście wzbogaca w ogóle społeczeństwo, wzbogaca polską tradycję lotniczą. My byliśmy narodem, który ma pewne predyspozycje do tego, żeby tą dziedzinę uprawiać, żeby to w tej dziedzinie być dobrym. I rzeczywiście sukcesy i sportowe lotnictwa polskiego w czasie pokoju wyraźnie pokazują, że mamy jakieś pewne zdolności albo nadzwyczaj kochamy to, co robimy, że na przykład obecnie mamy najwybitniejszego pilota szybowcego świata, Sebastiana Kawę. Sebastian Kawa. To jest najwybitniejszy pilot, najbardziej utytułowany na świecie pilot aktualnie żyjący. To jest przykładem, że umiemy to robić, kochamy to.